Dzień dobry, w sobotę. O, poleciał. Dobra, co my tu jeszcze? Po szczypiorek idziemy. Takie największe. Będziemy rwać. Słuchajcie, dzisiaj roboty dużo mam. Perliczki przenoszę. Boże. Przepiórki przenoszę. Wczoraj im umalowałam chatę. Odnowiłam. Dzisiaj dokończę tam sprzątanie. I co? I muszę je przenieść. Dzisiaj, patrzcie, tutaj mam ogórasy, te sprawy, cukinia i co? I dynia. No. Tak wygląda szafeczka. Kolor antracyt. Tutaj zrobiłam takie wzmocnienia. Jeszcze tu jest, słuchajcie. I o, wiecie, o co chodzi. Żeby po prostu nie się nie dostał tutaj ktoś niepożądany. I tak, tutaj jest wersja, znaczy pomieszczenie sypialne. Mają. Boże, jakieś giestu lata i chce mnie zaatakować. Tutaj będzie jedzenie, picie. Siateczkę też zabezpieczyłam. O Jezu, siateczkę też zabezpieczyłam drugą siatką w razie czego. I jeszcze tutaj jest dach podnoszony. Trzeba będzie chyba cegły jakieś tutaj położyć też w razie czego. No, a jak deszcz pada, słuchajcie, to ja im mam tutaj taką pałączek i po prostu tutaj przyczepiam na te no, zaczepy i tutaj taką firaneczkę zawsze im wkładam, taką z jak obrus jest, takiej ceraty. Wtedy im tak nie pada do środka. Bo to też jest źle trochę pomyślane, powinno być trochę tutaj więcej, nie? To wtedy im by nie padało. No i tak już siedzą, jedzą. Piją. Oj. No. Tutaj. Cześć dziewczyny i chłopaki. Teraz będą miały lepiej tam niż tu w domu. Na zimę do domu z powrotem pewnie. Oh. Zakręć! Włóż tak głębiej! Do góry! Dobra! Aktualnie tak to wygląda, ale to jeszcze modernizacja będzie tego. Nie wiem, czy już się nagrzało, czy nie. Zawsze fajnie tak sobie w ciągu dnia przyjść i sobie, wiecie, zażyć kąpieli, nie? No, to jeszcze z czasów, kiedy mieszkałam w przyczepie, bo domu nie było. No, także na razie tak to wygląda. Cebulkę, dziurka, cebulka. Już tutaj zaczęłam pielić. Idziemy zaraz dalej. I tak. Kaczki mi wyrosły. Jutro im poszerzę tu. Rozszerzę. Bo tak to nie może być, nie? No, tragedia. Jutro im tutaj ogarnę temat. Przeniosę je w inne miejsce i
i powiększę im to wybieg, nie? Może i by łaziły, tylko tutaj niestety, ale gość chodzi jeszcze i nie mogę, nie można tak. Pani Wnusia mieszka u nas już w domu. Ale wiesz co, kabelkiem to my się nie bawimy, lala. Bo, no wiecie, ma przygody z tym bezryjkiem. A na chwilę obecną nie ma miejsca w lecznicy. Jest oblężenie, muszę trochę czekać. No i jeszcze wyjdzie sprawa, czy będzie to za 200, czy to będzie za darmo z gminy, nie? Zobaczymy, jak to się rozwiąże. No i mieszka sobie tutaj, załatwia się w kuwetkę, no bo wiecie, ona jest już, ile ona ma lat? 6 lat ma. Ja ją wychowałam od drugiego dnia. Od drugiego dnia życia ją wychowałam, bo matka ją porzuciła. I 5 innych kotów. 4, bo ona piąta. No i wszystkie wychowałam na kozim mleku. Od drugiego dnia reszta poszła do ludzi, a ona została ze mną. Bo ona taka zawsze pierdółka była, mówię, Boże, nie poradzi sobie. Ona całkiem ogarnięta jest, tak? Nusia, Nusia, kć, kć, kć. No. Serduszko na plecach. Serduszko gratis dostała. No i chodzi po domu. Teraz ja tutaj się kąpałam, to ona tutaj ze mną przybywa. Z Niunią się nie kłóci, jest okej. Okay. Wieczór, a ptaszory dalej śpiewają. Słucham. Jobaska. Zaraz będziemy jeść, tak? Pipiś. Dziubuś. Dziubuś, to dziubuś.